W dniu 27 stycznia 2014 roku prokuratura rejonowa w Dzierżoniowie do Sądu Okręgowego w Świdnicy skierowała akt oskarżenia przeciwko Izabeli K. za czyn z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Przypomnę, że do tego zdarzenia doszło 16 września 2013 roku w Niemczech. Tego też dnia oskarżona wraz ze swoim konkubentem Damianem M. spożywali alkohol. Przyłączył się do tej libacji również ich wspólny znajomy. Między konkubentami doszło do kłótni, nieporozumień związanych z wzajemnymi zdradami. W pewnym momencie poirytowana kobieta, która była w zasadzie bardziej agresywna w tym całej kłótni, udała się do kuchni, chwyciła nóż i ugodziła swojego konkubenta leżącego już na leżance przy dzieciach w klatkę piersiową. Uderzenie było śmiertelne, albowiem ostrze trafiło bezpośrednio w serce. Sąd Okręgowy w Świdnicy w sprawie tej wyznaczył już rozprawę na dzień 18 marca 2014 roku. Jaki zapadnie wyrok, jakie będą żądania prokuratury co do wymiaru kary, będzie to weryfikowane w trakcie trwającego procesu.